Raz. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło powitać Państwa na spotkaniu z Katarzyną Kubisiowską, autorką pierwszej biografii Jerzego Wetulaniego. Ja się nazywam Monika Ochendowska i będę miała przyjemność towarzyszyć Państwu przez najbliższą godzinę rozmowy, mam nadzieję naszej wspólnej rozmowy. Proszę do nas machać, jeżeli zapomnimy gdzieś po trzech godzinach, żeby oddać Państwu głos. No ale na początek bardzo bym prosiła o powitanie Kasi brawami. Dzień dobry. Katarzyna Kubisiowska jest dziennikarką Tygodnika Powszechnego, autorką ukazujących się na łamach tygodnika rozmów. Rozmów, które także niedawno ukazały się, także nakładem wydawnictwa Znak, prawda? W takim bardzo obszernym tomie, a jest to tylko wybór tych rozmów, więc Kasia po prostu ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Oprócz tego, że jest autorką, dziennikarką, autorką rozmów, to jest także biografką. I biografia Jerzego Wetulaniego, w sprawie której się tu dzisiaj spotykamy, żeby o niej porozmawiać, to jest jej trzecia książka biograficzna. I właśnie od tego doświadczenia twojego jako autorki książek biograficznych chciałabym trochę zacząć. Ale zanim oddam ci głos i już mnie do niego z powrotem nie dopuścisz, to chciałabym tylko Państwu powiedzieć dwa słowa o biografii Wetulaniego, bo nie wiem, czy już Państwo wszyscy mieli okazję do niej zaglądać. Jeżeli nie, to książkę można nabyć w księgarni tutaj na dole, żeby jeszcze zdobyć po spotkaniu podpis autorki. Natomiast dla Państwa, którzy nie znali, tak jak ja, Wetulaniego osobiście, bo na pewno wiele osób jest tutaj, rodzina Wetulaniego są, zakładam, być może współpracownicy, ale osoby, które pana profesora znały. Ja znałam go tylko jako przyrodnika, neurobiologa, osobę, która pojawiała się w mediach, z którą rozmowy zdarzało mi się czytać w prasie. Ale naukowca przede wszystkim. Naukowca takiego jednego z niewielu, którzy rzeczywiście się w mediach pojawiają, ale też dlatego, że potrafią nie tylko kontrowersyjnie, ale też w sposób jasny potrafili opowiadać o swojej dziedzinie i zainteresować nią szereg osób, ludzi, młodzieży również. Natomiast cała ta sfera właśnie, o której ja teraz Państwu opowiadam, doskonale Państwu znana, to jest tylko jakiś margines tej książki. Co mnie zaskoczyło, być może Państwa też zaskoczy, może niektórych rozczaruje, że ta sfera Jerzego Wetulaniego jako naukowca, to jego wcielenie jako naukowca pojawia się tutaj na takim marginesie w książce, oczywiście jest obecna, bo nie dałoby się od tego odejść. Natomiast ta sfera, z której Jerzego Wetulaniego znamy, jest takim cieniem dla opowiedzenia czy pokazania twojego bohatera w przeróżnych innych odsłonach, wcieleniach, pokazania go w różnych rolach, o których mam nadzieję dzisiaj opowiemy, ale jakby jeszcze schodząc niżej, zastanawiałam się, jak to jest, jak się wchodzi w świat bohatera, o którym chcesz napisać książkę. Znasz go właśnie tylko od tej strony, od której znamy go wszyscy i odkrywasz po kolei wszystkie te jego oblicza, wszystkie jego twarze. Jak to się robi? Taki obraz mi przyszedł do głowy. Wchodzi się do morza powoli i tak się człowiek zanurza, a później zaczyna płynąć. I taką książkę biograficzną ja zaczynam zawsze od kręgu najbliższego mojego bohatera, czyli od najbliższych, od rodziny. Tutaj jeden przedstawiciel rodziny jest, Tomek Wetulani, syn Jerzego Wetulaniego. Wiem, że Franciszek Wetulani
wnuk nas ogląda, bo to spotkanie jest transmitowane. Być może Marek, drugi syn Jerzego Wytulaniego, również nas ogląda, więc rodzina. A dlaczego rodzina? No bo po pierwsze rodzina, chciałabym, żeby ze mną zaczęła rozmawiać. Rodzina, najbliżsi widzą tego człowieka w takich sytuacjach, w których na scenie, w pracy, w miejscach zarezerwowanych dla pewnego takiego teatru społecznego, nie zobaczymy. Rodzina ma dokumenty, rodzina ma listy, rodzina może mnie wpuścić do mieszkania, do domu. Ja tutaj stosuję różne reporterskie chwyty w tej książce i bardzo dla mnie było ważne to, i zawsze jest dla mnie ważne, żeby wejść do tej przestrzeni, w której mój bohater żyje, żeby zobaczyć przedmioty, gdzie spał, gdzie pracował, zdjęcia, etc., etc. To wszystko mówi. To jest taki świat, który przychodzi, który jest bardzo inspirujący. A później te swoje kręgi poszerzam. No właśnie, a zatrzymajmy się jeszcze na chwilę Aha. przy tym kręgu, bo to też nie jest takie proste i oczywiste. To też jakby zakładam, że rodzina czy najbliżsi mogą tworzyć pewien pozór albo jakby przedstawiać bohatera też w jakiś pewien określony sposób, przez który biografka chce się też jakoś tam przebić, prawda? I do tego jest potrzebny czas. Pierwsze, drugie, trzecie spotkanie jest takim spotkaniem treningowym. A im dłużej się rozmawia, im dłużej się przebywa ze sobą, tym więcej się mówi, ale do tego się więcej mówi, ponieważ chyba w ten sposób buduje się zaufanie między ludźmi. Bo aby jakąś informację wydobyć z kogoś, ten ktoś musi uwierzyć, że mnie należy tę informację powierzyć. I to nie dzieje się od razu. To nie jest tak, że sobie przychodzę i po prostu pytam i dostaję informację, tylko ja czasami za tą informacją chodzę długo. Więc ja jestem cierpliwa. A jak długo pisałaś książkę? No, 4,5 roku. To jest, no tak, no to 4,5 roku, tylko to są oczywiście etapy. Bo zbieranie materiałów, które akurat ja w ten sposób pracuję nad tekstem, że bardzo intensywnie zbieram do pewnego momentu materiały, później już mam pomysł, jak tę książkę opowiedzieć, zaczynam ją pisać, jednocześnie zbierając dalej materiał. A skąd się bierze ten pomysł? Z schodzenia. Schodzenia. Dużo chodzę, jestem wędrowniczką. Bardzo dużo myślę sobie na temat tego, co przeczytałam, co usłyszałam. Jestem też filmoznawczynią. I bardzo jest mi bliski reżyser Hitchcock, który mówił, że dobry film powinien się zacząć od trzęsienia ziemi, a później to napięcie powinno narastać. Ja też tak myślę, przekładam to na język biografii reporterskiej. I tą książką też chciałam coś takiego zrobić. I właściwie pomysł na tę książkę, bo każda przecież poprzednia książka ma jakiś swój proces i musi się inkubować ta forma. Przyszła dość w sumie szybko, po 2-3 miesiącach zbierania materiału. Już wiedziałam, w którym kierunku chcę iść. Taka pojawiła się oś, ja ją widziałam. Co to była za oś? No osią jest oczywiście Wytulani. Jerzy Wytulani. I mnie w ogóle interesuje, właśnie jak powiedziałam na początku okręgu, życie rodzinne. Wytulani miał bardzo intensywne życie rodzinne. Rodzinę poznałam, więc to miałam takiego asa w rękawie. Rodzina chciała ze mną współpracować i uznałam, że rodzina tych Wytulani, tego pokolenia najmłodszego, ale też poprzednie pokolenia Wytulanich, będą dla mnie ciekawe do zobaczenia. Chciałam tak panoramicznie pokazać rodzinę Wytulanich.
No i chciałam, rodzina to jest zawsze taki, to jest taka, taki bardzo energetyczny, bardzo prawdziwy, prawdziwe miejsce. Zawsze mnie też interesowało, nie tylko pisząc Wetulaniego, ale w ogóle mnie to interesuje, pisząc książki, czy przeprowadzając rozmowy, jak ci przodkowie, jak ludzie z przeszłości, których nawet nie znamy, albo znamy tylko zdjęć, powodują, że jesteśmy teraz tym, kim jesteśmy i co z nich jest w nas. Jak, dla mnie to jest w ogóle też definicja pewnej nieśmiertelności, że w ten sposób coś przechodzi z przeszłości w przyszłość i dalej wędruje sobie takimi meandrami. Poruszyłaś bardzo wiele wątków teraz. Rzeczywiście, po pierwsze, powiedziałaś o rozmowach, że odwiedzasz najpierw najbliższych, potem kolejne kręgi bliskich, znajomych, współpracowników, dalszych kolegów, kolegów z lat szkolnych, których Państwo też na kartach tej książki spotkają. I rzeczywiście jest to taka książka gadana, kolokwialnie mówiąc. Jest tutaj ślad tych wszystkich rozmów, to po pierwsze. Po drugie, powiedziałaś o rodzinie i rzeczywiście ta książka rozpoczyna się od takiego bardzo intymnego, nawet nie spotkania, ale tak jak bardzo intymnego naszego spotkania, spotkania czytelników z rodziną w bardzo trudnym momencie, kiedy tracą ojca, dziadka. I za chwilę jakby i zostawiamy trochę tą scenę, zamykamy drzwi, żeby ich za chwilę spotkać w innych okolicznościach. To też odzwierciedla to, ja tylko dopowiadam, o czym mówisz rzeczywiście, ale też powiedziałaś właśnie, jak ważny jest cały system rodzinny, nie tylko rodzina, która, te kolejne pokolenia, ale też ci, którzy, no dzięki którym się pojawiliśmy na świecie i znajduje się też w tej książce bardzo obszerne, są bardzo obszerne rozdziały dotyczące rodziców Jerzego Wetulaniego. Jak docierałaś do tych materiałów? Jak pisałaś te części? Czy one też powstawały jakby ze wspomnień? To już od razu Państwu powiem, że te, zdradzając trochę, że te fragmenty czyta się po prostu jak kawał historii Polski po prostu. Adam Wetulani, czyli ojciec Jerzego Wetulaniego, profesor prawa kanonicznego. Dość dużo jest materiałów na temat profesora Adama Wetulaniego, które przeczytałam. No to jest taka podstawowa praca, kwerenda. Powiedz kilka słów może o rodzicach, tak żeby oczywiście nie powiedzieć wszystkiego, żeby zostawić coś Państwu, ale kim byli po prostu rodzice? Profesor prawa kanonicznego Adam Wetulani, urodzony na początku XX wieku, urodzony w Sanoku, czyli teraz na Podkarpaciu, z wielodzietnej rodziny. Los, i to jest dość istotne w tej, a nawet bardzo istotne w tej opowieści, los tak zarządził, że jego ojciec szybko umarł. To były takie, to jest w ogóle takie niesamowite, że ludzie umierali nagle, szybko i młodo w tamtym czasie. No, takie choroby, na które w tej chwili po prostu nawet jest antybiotyk. I zostawia swoją żonę z dziećmi, jest ich sporo i to zaczyna się taki koszmarny okres, wielka wojna wybucha, bieda, z jego śmiercią wraz ze śmiercią ojca Adama Wetulaniego jest coraz mniej pieniędzy i Adam Wetulani się zaciąga do wojska. Zaniżył sobie nawet metrykę, żeby do tego wojska się dostać. Też między innymi po to, żeby po prostu się wyżywić. I rzeczywiście to mu się udaje. Udało mu się przede wszystkim przeżyć. Udało mu się urosnąć. I udało mu się później bardzo
gruntownie wyedukować. Ja zawsze z takim ogromnym podziwem patrzę na ludzi, którzy w takich sytuacjach życiowych, nie mówię tylko o Adamie i jego rodzeństwie, ale też jego matce, którzy sprostali życiu. Rodzeństwo Adama Wytolaniego to też było profesorstwo. Bardzo wyedukowani ludzie. A Irena Latinik, jeszcze może Adamie, niezłomny, konsekwentny, prawy, ani w dwudziestoleciu międzywojennym, ani w czasie okupacji, ani za PRL-u nie do złamania przez żaden system. Lubię takie postaci. Lubię takie postaci, ale nie dlatego, że są tak jednoznaczne, tylko że coraz rzadziej spotykam ludzi, którzy są wierni swoim wartościom. I coraz rzadziej... Przez to także żyjący trochę na marginesie potem, prawda? Tak, skazani właśnie, więc przede wszystkim przez PRL. Jakby za swoją niezależność, za omijanie szerokim łukiem w organizacji politycznych i tak dalej. Więc tak, a Irena Latynik Wytulani, czyli mama Jerzego, była biolożką, też gruntownie wykształcono. I właściwie to tak po kądzieli poszło u Jerzego Wytulaniego, prawda? Że właśnie wybrał ten zawód, tę pasja go wybrała, bo z pasjami jest tak, że one do nas czasami przychodzą po prostu, a później się w nas rozwijają, a później my je rozwijamy. Doprowadziła do tego, że studiował najpierw biologię, później chemię, etc. Jerzy Wytulani. Irena. No właśnie, już odpowiadasz trochę na moje następne pytanie, bo pytam cię o rodziców i proszę cię, żebyś powiedziała o nich kilka słów, bo też zastanawiałam się, czy szukałaś w ich portretach, w ich cechach charakteru, o których tutaj mówisz, czegoś, co miało wpływ na Jurka, potem Jerzego. Może to jest ważne, że oni byli późnymi rodzicami. I bardzo też chyba, tak mi się, taka jest moja intuicja z tego, co przeczytałam i z tego, co mi opowiadali synowie, czyli Tomasz i Marek, bo przecież pamiętają dziadków, takimi bardzo wyrozumiałymi ludźmi. Jeżeli miałabym mówić o cechach, które przejął Wytulani, to taka otwartość intelektualna, którą oboje posiadali, i dość duża tolerancja. Więc takie cechy bym widziała, podobieństwa do ojca, ojciec, matka potrafili uczyć. No, Wytulani zasłynął, z tego go najbardziej państwo pewnie pamiętają, jako popularyzatora wiedzy, człowieka, który wychodzi na scenę i po prostu opowiada o rzeczach trudnych, strasznie trudnych, skomplikowanych, beznadziejnie trudnych, w sposób bardzo pociągający, prosty, i zaczynamy rozumieć, na przykład jak działa mózg. Jego ojciec też był świetnym wykładowcą, prawda? Tak, był dobrym wykładowcą z lekką wadą wymowy, o to może jest podobieństwo. Wytulani też długo pracował nad tym, żeby jako dziecko, żeby mówić wyraźnie. No myślę, że padło to słowo, ale je powtórzę, że to byli ludzie żarliwi. Jeżeli coś, jakieś podobieństwo, no to też żarliwość do nauki, do pogłębienia wiedzy, do poszerzenia horyzontów. To też byli ludzie towarzyscy przez rodzinę, czy z dom Wytulani przy Placu Wolności Inwalidów, a przez chwilę przez dom przy ulicy Garncarskim przychodziły tłumy ludzi. Więc takie podobieństwa. Kasia jako autorka rozmów w Tygodniku Powszechnym, ale też
cyklu podcastowego, którego być może Państwo słuchają, punkt zwrotny. Lubi pytać swoich gości, swoich rozmówców o najważniejsze wydarzenia z ich życia, które miały wpływ na to, jak to życie się toczyło. O takie punkty zwrotne, które sprawiały, że podejmowali pewne decyzje, wybierali różne ścieżki życiowe, robili coś, co ich potem jakoś określało. Ja sobie pomyślałam, że o Jerzego Wetulaniego też cię zapytam w ten sposób. Jakbyś miała wybrać, jakbyś widziała takie punkty zwrotne w życiu Jerzego Wetulaniego. Punktem zwrotnym to była okupacja. Wetulani się urodził w 1936 roku i okupację pamięta. Pamięta wejście Niemców do Krakowa, pamięta wyzwolenie. Ten rozdział okupacyjny nosi tytuł 1961 dni, chyba taki jest tytuł. Proszę zobaczyć, my teraz też liczymy dni okupacyjne, które dzieją się za wschodnią granicą. Chcę wierzyć, że to nie będzie tyle dni na Ukrainie. Ale ta okupacja z dwóch powodów jest ważna. Po pierwsze, znika ojciec. Ojciec internowany jest i w końcu trafia do Szwajcarii, gdzie zakłada taki uniwersytet, uczy żołnierzy. To jest w ogóle bardzo wspaniały pomysł, bo później z tych ludzi przecież ma się, taki jest pomysł, taki jest potencjał rekrutować cała elita, kadra ludzi, którzy będą w tej nowej Polsce, wtedy jeszcze nie wiadomo jakiej, będą ją tworzyć. Więc nie ma ojca. Jest sama matka, jest i brat, Janek, młodszy brat. Jest taki biologizm życia. Wojna, to my teraz też na to patrzymy. My możemy na to patrzeć, bo jest internet, mamy zdjęcia, śledzimy, co się dzieje uważnie. I widzimy, jak jest łatwo umrzeć, jakie to wszystko jest kruche. Widzimy to oczywiście z perspektywy, prawda, na pewien sposób bezpiecznej, a Wetulani w tym jakoś tkwił i życie w takim wiecznym strachu. Więc sądzę, że to sprawia, że chcemy wszystko jakby intensywniej przeżywać, albo że przeżywamy po prostu intensywniej wszystko, co się wydarza. Tak, ale jednocześnie toczy się normalne życie wtedy i wtedy Wetulani przecież chodzi po ogrodzie, łapie motyle, jeździ na wycieczki, po prostu toczy się, jeździ z mamą i z bratem na wakacje. Jest dużo poziomów. Nie jest tylko wojna. W tej wojnie jest właśnie życie, ale jest ten strach, jest tęsknota za ojcem, jest matka bardzo silna, jest brat młodszy, z którym drze koty, ale z młodszym rodzeństwem się raczej drze koty. Ale wtedy się bardzo tak w tym obszarze wojennym, w tych prawie 6 latach, myślę, że tak kiełkuje bardzo właśnie miłość do przyrody Wetulaniego. A druga takim punktem zwrotnym jest jednak śmierć jego brata, która dość szybko się pojawia w tej mojej książce, chyba w drugim rozdziale. No i wielokrotnie powraca. Tak, młodszy brat Jan, prawdopodobnie gdyby to się nie zdarzyło w 1965 roku, nie utonął w czasie spływu kajakowego na Dunajcu jako 27-letni mężczyzna. Być może on by tutaj był, być może by przy tej książce mi pomagał być. Jestem nawet pewna, że byłby profesorem prawa. No ale zdarzył się wypadek, który przecież Jerzy Wetulani też w konsekwencji wypadku zmarł, więc dwóch braci umiera na pewien sposób podobny sposób i ten wypadek o tyle zmienia Wetulaniego, że on był
on był trudny, no, trudnym dzieckiem. Ja to trochę tak popatrzyłam na niego jako mama. Że to było trudne dziecko, które prowokowało, dokuczało, strasznie rywalizował ze swoim ojcem. Jego ojciec chyba też z nim raczej na pewno rywalizował. Tam się dużo kłębiło emocji, dokuczał. Był trudny. Też dla rodziców, nie tylko dla Janka. A chwili, kiedy Janka zabrakło, to on podjął decyzję taką wewnętrzną, intelektualną, żeby zająć się rodzicami. Ja to tak trochę nawet szerzej widzę, że w nas jest i zło, i dobro, i czasami się tak mocują. Jest takie siły, które walczą w nas. I to my mamy podjąć decyzję, czy będziemy teraz... Będziemy szli w stronę dobra czy w stronę zła. Poszedł w stronę odpowiedzialności, w stronę takiej no, większej czułości, uważności, ale też po prostu postawił wszystko na jedną kartę, czyli na karierę. Karierę to jest złe słowo, na naukę. No, tak, na naukę. Czyli oddał się, obronił doktorat i tak dalej. To już później szło szybciutko. Był bardzo pracowity. To jest cecha, no, chociaż na pewno... były tam różne przeszkody, chociażby te, też niefrasobliwość, która go zgubiła i było ryzyko, które zresztą ojciec go uratował. No miał niewyparzony po prostu język, chlapał jakieś... No... Więc kariera wisiała na włosku. No ale tata pomógł. Więc to też jest ważne, że zawsze w takich kryzysowych, znów rodzina wraca, prawda? W kryzysowych sytuacjach rodzice są blisko i pomogą. Jak to jest ważne, żeby tę rodzinę bez względu na to, jakie są konflikty, jednak mieć przy sobie, ją pielęgnować. Mówiłam na początku, że w tej książce znajdą Państwo wiele portretów Wetulaniego. Wiele takich przeźroczy, na których możemy, przez które możemy na niego spojrzeć i to przeźrocze, tam nie wiem, czy powiedzieć maska, no jakby to wcielenie, czy rola naukowca to jest jakby jakaś część. Powiedziałyśmy tutaj o Wetulanim jako synu. Natomiast jest tam też mnóstwo takich ról, które i właśnie wcieleń, które mnie zaskoczyły, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Jerzy Wetulani występował w piwnicy pod Baranami i przez pewien czas zastępował tam Skrzyneckiego i mało brakowało, żeby go nie wykolegował z tej roli. Jest Wetulani jako kinoman. Miłośnik kina i ktoś, kto prowadzi taki klub dyskusyjny, która z tych, żeby nie zdradzać wszystkich, ale która z tych jakby ról, czy z tych, tak jak mówiłaś, że na początku, że wchodząc, jakby poznając Jerzego Wetulaniego, to było trochę tak, jakbyś wchodziła przez falę do morza i coraz bardziej się zanurzała, jakby poznając te różne kręgi, czy różne jego właśnie twarze. Czy któraś z nich jakoś polubiłaś najbardziej albo wydała ci się najbardziej interesująca albo wzbudziła w tobie największą sympatię, zaskoczenie, jakieś emocje? Oczywiście filmowa, no bo ja jestem filmoznawcą i to jest moja wielka miłość. No i kocham chodzić do kina i bardzo dużo oglądam filmów i nawet w tamtym wieku popełniłam dwie książki z przyjaciółmi filmowe. Jakby doskonale lubię ten moment, który na pewno profesor Wetulani lubił, czyli wejść do sali, małej sali przy placu Inwalidów. Mieści się kino Mikro, gdzie Wetulani, w ogóle rodzina Wetulaniech była stałymi bywalcami. Ale wiesz, to... Więc... Tam w kilku zdaniach nawet się pojawia historia
Kino milicyjne. Tak, to było kino milicyjne. W ogóle ten budynek jest bardzo ciekawy. A co to znaczy, że to było kino milicyjne? No, że były seanse dla filmów, dla właśnie bezpieki. Też, żeby zobaczyć, czy się film nadaje, czy się nie nadaje, między innymi na ekrany. Ale też... A skąd się wzięła ta pasja u Wetulaniego? No z miłości do kina. No trudno powiedzieć skąd się, po prostu się ktoś kocha kina albo nie. No. Natomiast też w fantastycznym momencie on właściwie dorastał w kinie, no bo to były lata 50., 60. W kinie wtedy był fantastyczny okres w kinie polskim. To po prostu były choćby Szkoła Polska, choćby filmy Hassa. Ale też te DKF-y, o których wspomniałaś, to się wszystko właśnie dzieje w 50., 60. lata, czyli ponuro, system beznadziejny, Gomułka, właściwie ta komuna wydaje się, że będzie wieczna. I w DKF-ach, dyskusyjnych klubach filmowych, wyświetla się po prostu wspaniałe kino. Wspaniałe filmy, które są takim powiewem wolności. Przecież pamiętajmy, że to państwo wiedzą, to nie będę powtarzała banałów, ale to może trzeba powtórzyć, nie? Że wtedy były granice zamknięte, niewiele się jeździło. W telewizji po pierwsze nie było, jak ktoś miał, albo była, ale to się nie miało. Zresztą w rodzinie Wetulanich telewizor się pojawił bardzo późno. Więc to było takie... Naprawdę też na przykład Wetulani bardzo lubił ekspresjonizm niemiecki. Gabinet doktora Caligariego, to są naprawdę wybitne filmy i wspaniale, że to można było wtedy oglądać. Teraz nie zobaczymy takich filmów. I też dobrze jest mieć kino pod nosem, prawda? No bo w każdej chwili można wyjść, przyjść, wszystko trwa krótko. A też było oczywiście, tam się szkolił jako prelegent i bardzo dobrze rzeczywiście mówił o kinie. Miał tam właśnie to, co później tak rozwinął skrzydła już jako popularyzator nauki. No to są pierwszy taki trening był właśnie jako człowiek zaangażowany w DKF. Poza tym, że możemy biografię Jerzego Wetulaniego przeczytać jako, tak jak już powiedziałyśmy, jako kawał historii Polski, czasów okupacji Krakowa, bo też jako bardzo interesującą kronikę tego miasta, właściwie dwóch miast, bo Krakowa i trochę Rzymu także, który się w drugiej części książki pojawia, jako drugie miasto bardzo ważne w życiu Jerzego Wetulaniego. Poza tym, że możemy ją czytać także poprzez te wszystkie twarze i wcielenia Jerzego Wetulaniego, to możemy także przeczytać tą książkę jako, mi się wydaje, historię, może w pewnym sensie uniwersalną historię polskiego inteligenta, krakowskiego polskiego inteligenta tamtego czasu. Czy też tak właśnie swojego bohatera zobaczyłaś? No, jak zapytałaś się na początku o tę oś, którą zobaczyłam, no to właśnie w tej osi się mieściły losy ludzi związanych z uniwersytetem, wykładowców, profesorów. Od praktycznie, no powiedzmy, początku XX wieku do teraz. No to jest tak, jakby miejsce, z którego wychodzi, czyli ZMP, prawda? Potem też trochę w opozycji do rodziców, trochę też jako wyraz buntu wobec wierzących rodziców. Mamy w jego biografii też taki kontakt, chociaż bardziej przez brata, ze środowiskiem Karola Wojtyły. Potem emigrację, Solidarność. Wszystko właściwie układa się właśnie w taki rys krakowskiego inteligenta. Tak. Nawet nie emigrację, tylko wyjazd po prostu do Stanów, żeby tam pracować, prawda? Ja przyznam się, że nawet... Powrót z tej emigracji nigdy, też taki... Tak. Nawet nigdy, teraz jak to postawiłaś to pytanie, to ja nawet nie wiem, nie postawiłam tego pytania nikomu z rodziny, czy w ogóle Wetulani kiedyś myślał o tym, żeby wyemigrować, ale sądząc po minie, Tomasz, raczej nie.
Ale ja to jeszcze to inaczej widzę, wiesz, troszkę szerzej. To było naprawdę dla mnie bardzo pasjonujące. Nie wiem, jak to się przełożyło na książkę. Chciałabym, żeby dla Państwa też to było pasjonujące prześledzenie tego. Ale zobaczyć to, jak naprawdę każda władza zaczyna, która ma jakieś inklinacje do totalitarne i do podporządkowywania sobie społeczeństwa i takiej silnej bardzo ręki, to zaczyna po prostu pracę od uniwersytetu i od naukowców. I swoją drogą to bardzo, bardzo dobrze pokazał w swojej książce ten proces uległość Welbeck. To jest książka o islamizacji francuskich uniwersytetów. Jak ten mechanizm świetnie prześledził właśnie w tej chyba ostatniej, tak? Albo przedostatniej powieści. Natomiast ja tutaj pokazuję różne postawy, jak ludzie, no bo naukowcy, profesorowie, docenci, doktorzy są takimi ludźmi jak my. Niektórzy są ulegli, inni są bohaterscy, sporo jest oportunistów i odsłaniam te postawy. No najciekawsza, taka może najbardziej znana, ale ona wciąż mnie przejmuje, bo sytuacja wojenna jest sytuacją ekstremalną. Jakie wspaniałe naprawdę postawy ludzi z uniwersytetu, jak się zachowywali w obozach, jak trzymali pion, moralny pion, więc tak. A jakbyś miała jeszcze wskazać spoza rodziny, bo mówimy też dużo o tym, jak ważna jest rzeczywiście tutaj ta rodzina i losy, to też jest jakby bardzo uwypuklone w twojej książce, pewne losy czy wydarzenia, które się pojawiają jakby z pokolenia na pokolenie, że jakieś, nie wiem, może to za duże słowo, fatum, ale jakiś taki los, który się przewija, pojawiają się te same wypadki czy wydarzenia w kolejnych pokoleniach. Ale poza tym systemem rodzinnym, jakbyś miała wskazać też na ludzi, którzy w jakiś sposób go ukształtowali, albo spotkanie, z którymi było ważne. No to jest pan Andrzej Mirocki, przyjaciel z dzieciństwa, z którym łapali motyle i byli zafascynowani patykami i kwiatkami, jaszczurkami, hodowali żółwie, które swoją drogą Niemcy przywieźli do Krakowa na zupy i tam dały nogę z transportu żółwie i w ten sposób trafiły do Wetulanich. Więc ja w ogóle uważam, że w tych pierwszych latach w dzieciństwie bardzo dużo się dzieje. Nawet nie wiemy, no wtedy sobie nie zdajemy sprawy, bo nie definiujemy takich rzeczy, ale właśnie biograf ma taką moc, żeby spojrzeć na czyjeś życie z takiej szerszej perspektywy. Więc ja bym tutaj, tak, pana Andrzeja Mirockiego, bo w ogóle Wetulani był otoczony ludźmi. To był człowiek, który przyciąga do siebie ludzi, typ, w którym się zakochują ludzie. I było naprawdę tak bardzo dużo osób, które mówią o nim, że był ich przyjacielem. A ja się zastanawiam, kogo on uważał za prawdziwego przyjaciela. Nie wiem, nie umiem. Jestem pewna Andrzeja Mirockiego, ale dalej nie napisałam rozdziału przyjaciele. Nie napisałaś rozdziału przyjaciel, ale napisałaś w tej książce rozdział, który jest bardzo prywatny. Czy chciałabyś o nim powiedzieć kilka słów? Rozdział o tym, jak losy Wetulaniego się z losami Kubisiowskich, tak, z mojej rodziny. No jest takie zaplątanie, zdarza się. Prywatne zaplątanie z bohaterem. Prywatne zaplątanie, tak, nawet nie moje, a troszeczkę moje. Mojego taty Edwarda Kubisiowskiego, który był nieżyjącego od 11 lat, który był opozycjonistą i robotnikiem, prostym człowiekiem.
który zawsze wiedział, że komuna jest okropna, beznadziejna i po prostu taki był. I spotkał się z wytuleniem w latach 80. w strukturach Solidarności. I to właśnie to jest coś, co naprawdę jakoś mnie porusza do teraz, że to zrobiła opozycja demokratyczna. Już w latach 70. przecież powstał KOR. Wtedy, w latach 80. to się rozkręciło, kiedy różne warstwy społeczne, które spotykają się i pracują, i savoir-vivre opozycji był taki, że się mówiło na ty, więc mój tata mówił Jurek, Jurek mówił Edek, etc. I tata zawsze o nim dobrze mówił, o profesorze Wetulanim. Mój tata był takim dość radykalnym człowiekiem, bardzo prawym, ale bardzo trudnym w kontakcie. I świat dzielił na biało i czarny, a z wielkim szacunkiem, wielkim uznaniem mówił właśnie o profesorze Wetulanim. I później te, no, komuna, 89 rok przychodzi, Solidarność staje się legalna, etc. Już nie wchodząc we wszystkie szczegóły, które są opisane, nie będę tutaj Państwa tym zanudzać, tego streszczać. Natomiast no, mój ojciec bardzo ciężko zachorował na taki rzadki rodzaj nowotworu i właściwie Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił mu leczenia takim lekiem, który mógł mu uratować życie albo przedłużyć. W każdym razie był szansą. I wtedy ja poruszyła mnie bo ziemię i uruchamiałam wszystkie znajomości. Nie uruchamiam na co dzień swoich znajomości, proszę mi wierzyć. I między innymi uderzyłam dzięki Tomaszowi swoją drogą do profesora Wetulaniego, który bardzo mi wtedy pomógł. Bardzo mi pomógł, bardzo oboje, zresztą tutaj też z Arkiem Pogrzebielskim, też tu muszę to powiedzieć, walczyliśmy lekarzem, walczyliśmy o lek dla taty. Nie udało się go leku no dostać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tata, no to był wyścig z czasem. Tata zmarł, ale jest jakiś happy end tej historii, taki, że ten etos Solidarności, to bycie ze słabszym, to wspieranie się ludzi z różnych warstw, to człowieczeństwo właśnie w tym momencie zwyciężyło i bardzo byłam za to wdzięczna Wetulaniemu i wszystkim moim przyjaciołom, którzy wtedy mi pomagali. Więc taki jest dość ważny epizod tej książce. Ja go napisałam, dlatego długo się zastanawiałam, czy pisać, czy nie pisać. Nie piszę przecież o wszystkich jakichś, ja znam sporo ludzi, to, że ja z kimś porozmawiam i kogoś znam, czy mam jakąś relację, to nie znaczy, że ja mam to opisywać. Naprawdę to musi być po prostu, mieć głęboki sens, dlaczego trafia do książki. A opisałam to dlatego, że po prostu trafiłam na, albo nie po prostu, spędzając długie godziny w IPN-ie, bo jest to taka rutynowa moja praca dziennikarska, że wchodzę do IPN-u, wiedząc, że profesor Jerzy Wetulani bardzo dużo jeździł po świecie w latach 70., 80. Choćby, żeby spojrzeć na no, jakiekolwiek ślady, które bezpieka mogła jakieś raporty pisać i tak dalej. No i znalazłam tam taką informację, że został zarejestrowany jako TW laborant w 78 roku. No i ta informacja, no jest informacja, ja coś muszę z nią zrobić. Czyli co mogę zrobić? No mam po prostu szukać dalej śladów w IPN-ie. Proszę Państwa, IPN to jest naprawdę dość mroczne miejsce, bo nie dostaje się książek do przeglądnięcia, tylko takie stosy papierów od podłogi po sufit i to się po prostu przegląda, nic się nie znajduje, jest nudno w takich białych rękawiczkach. No ale trzeba to zrobić, bo tutaj jakby coś zostało zasygnalizowane
I właściwie nic więcej nie znalazłam, oprócz tego, że Jerzy Petronie się spotykał, to zostało zapisane z oficjalnym śledczym, ale jednocześnie o tym mówił publicznie w książkach, choćby w książce Marcina Rodkiewicza, w takim wywiadzie Rzece, mówił synom, mówił rodzinie, mówił, po prostu mówił o tym, że się widuje. Po każdym powrocie do Polski z wyjazdu zagranicznego oficer śledczy stawiał się, pytał co i jak. I jakby no, mając świadomość, że niewiele mam, a muszę napisać, jak zadzwoniłam do profesora Jerzego Zdrady, który też ze Solidarności znał Petroniego, to powiedział mi, no ma pani problem, musi pani to opisać, no ale teraz kwestia, jak pani to opisze. No więc ja to tak opisałam. Jakby nie znalazłam nic, żadnych innych śladów. Moja intuicja im podpowiada, że Jerzy Petron nie miał pojęcia o tym, że został zarejestrowany jako tajny współpracownik. Szanowni Państwo, myślę, że to jest moment, kiedy oddamy Państwu głos. Jeżeli zakładam, że nie wszyscy z Państwa mieli już okazję sięgnąć po książkę, by ją przeczytać, ale jeżeli pojawiły się teraz jakieś pytania albo są Państwo ciekawi jakiegoś z momentów, etapów życia Jerzego Petulaniego, chcieliby o coś dopytać, dookreślić, uzupełnić, zapraszamy. Ja przekartkowałem tylko książkę, czytając dokładnie początek i koniec. Może w środku jest jakaś przesłanka odpowiedzi na moje pytanie. Ja poznałem pana profesora dosyć późno, w czasie organizowanych przez niego tygodniach mózgu. I potem udało mi się jakby kilka rozmów z nim nagrać i upublicznić. I pan profesor jakby, bo ludzie spotykają się z innymi ludźmi, którzy odpowiadają na jakieś ich oczekiwania. I pan profesor właśnie odpowiadał na moje takie oczekiwanie i tęsknotę za scjentyzmem. Co nie jest jakby często spotykane, bo ludzie uprawiają naukę albo tak mówią. A pan profesor był scjentystą. Dla niego nie było innych odpowiedzi niż odpowiedzi naukowe. Jeśli tak, zresztą chyba to u pani było też powtórzone za panem profesorem, że jeśli na coś nie ma odpowiedzi, no to znaczy, że być może jeszcze nie ma, ale kiedyś może będzie. I należy szukać tych odpowiedzi. I właśnie pan profesor odpowiadał na taką moją potrzebę osobistą scjentyzmu. Teraz moje pytanie jest takie, czy udało się pani znaleźć jakąś przesłankę, skąd się to u niego wzięło? Być może to takie poznawanie przyrody w czasach okupacji wcześniejszych było jakimś takim elementem, ale właśnie no, ten taki scjentyzm się u niego pojawił bardzo twardy i jakby to otoczenie jego rodzinne, być może naukowe, nie do końca jakby, myślę, to była ta przyczyna. Czy jakaś taka inna była, że ten taki twardy scjentyzm się u niego pojawił? Ja sądzę, że to jest też to, zanim spróbuję na to pytanie odpowiedzieć panu, to też pamiętajmy, że my nie jesteśmy ulepieni tylko z tego klimatu domowego i z naszych rodziców i z tym, o czym mówiłyśmy wcześniej, z tego pochodu ludzi za nami, z tego środowiska, ale też jesteśmy super jednostkowi, oryginalni, wyjątkowi. Ja sądzę, że to po prostu miał mózg badacza, empirysty. I to go kształtowało też, no, może to jakoś koresponduje z tym, żeby po prostu zdeklarowanym niewierzącym człowiekiem. To też jakoś bardzo, bardzo podkreślał. Więc tylko tak mogę na to panu odpowiedzieć. Tak, on był w tym bardzo konsekwentny. On to bardzo podkreślał wielokrotnie.
I też w rozmowach, to co pan powiedział, i w rozmowach takich z dziennikarzami, i też na jakichś wykładach, no był. Tak. Dzień dobry. Proszę pani, chciałam panią zainspirować do napisania kolejnej książki o profesorze Jerzym Wetulanim. Spotkałam pana profesora w gronie absolwentów jednej z krakowskich szkół. Posiadam tu takie stare zdjęcie. Na 50-lecie matury. Rozmawiała, grono, które spotkało się, rozmawiało wtedy o szkole, o nauczycielach, przeróżne wspomnienia, o wartościach, jakie należy przekazać innym pokoleniom, ale również o jakichś trudnych tematach. Profesor odezwał się tylko raz i powiedział: nie wolno milczeć nadraństwo. Myślę, że gdyby pani zdecydowała się napisać książkę o wierności profesora temu właśnie zdaniu, to wielu z państwa tu obecnych mogłoby być współautorami tej książki. Można przytoczyć tysiące sytuacji i myślę, że każdy z państwa mógłby to zrobić, gdzie nie wolno milczeć nadraństwo. Pan profesor tym zdaniem pozostaje zawsze w mojej pamięci, a ja jak gdyby jestem żywym świadectwem jego wypowiedzi tej. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze tutaj dodam, że w tej mojej książce jest taki rozdział, który nie jest bezpośrednio rozwinięciem tej myśli, ale też pokazuje o takim społecznikowskim zaangażowaniu Wetulaniego, o tym, jak on tę swoją rolę na scenie społecznej potrafi wykorzystać, jak walczył o bardzo ważne rzeczy, choćby o legalizację marihuany, choćby o prawa ludzi LGBT, o przeciwstawiał się zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej i tak dalej, i tak dalej, więc aborcyjnej, więc to jest w mojej książce. To była bardzo ważna i to jest w ogóle wspaniałe, że on to na tym też polega jego siła, wielkość i to, że my chcemy go słuchać, że on komentował rzeczywistość, że on się nie bał powiedzieć pewne rzeczy w pewien ekstremalny sposób. Taki on miał w ogóle język felietonisty. Wyolbrzymiał, zadzierał z ludźmi, ale to miało bardzo głęboki sens, bo on prowokował i też uruchamiał refleksję. Więc nie wyobrażam sobie tej książki bez tej jego bardzo ważnej roli. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby o coś zapytać? Bardzo proszę. Ja zaczerpnąłem, czy sam sformułowałem, już nie wiem, taką prywatną opinię, że autobiografia bądź biografia jest wtedy wiarygodna, jak zawiera coś hańbiącego. I może to jest przesada, może coś kryminalnego, tak jak u Hitchcocka, a w każdym razie moje pytanie jest, czy przyłapałaś Wetulaniego na gorącym uczynku? Dziękuję. Dziękuję. Wiesz, ale po prostu mam pokusę, żeby jednak ja chciałabym się ciebie dopytać, żebyś mi dał przykład gorącego uczynku. Tak. No to zapraszam do lektora. Zapraszam bardzo do lektury. Tutaj Piotr mnie tutaj próbuje prowokować do. W każdym razie, ale o tym się mówiło. Profesor Jerzy Wetulani prowadził bardzo bujne życie obyczajowe. I sam o tym mówił, miał do tego język. A skoro mówił, no to biograf nie może zamknąć oczu i zatkać uszu. I nie zamyka. Tylko musi podążać za tym wątkiem.
Tylko, że wiesz, Piotrze, problem jest taki, jak to się opisze. Czy pójdzie to w stronę takiego tabloidu, czy... I tego bym bardzo nie chciała, nie chciałabym być kojarzona z taką narracją i z takim typem opowiadania. Czy znajdzie na to inny pomysł? No ja starałam się, nie będę tu mówiła, jak ja to zrobiłam w mojej książce, no bo kto z Państwa ją przeczyta, jak to opowiem, więc zachęcam. Są takie rozdziały, które Ciebie też mogą zaskoczyć. Drodzy Państwo, jeżeli nie ma w takim razie więcej pytań, to myślę, że z wypiekami na twarzy możemy zakończyć tę rozmowę. Ja zapraszam Państwa do zakupu książki na dole w księgarni, do podpisywania. Kasiu, podpiszesz książki? Bardzo chętnie podpiszę i jeszcze chciałabym bardzo podziękować. To stanę i w ogóle Monice za prowadzenie. Dziękuję i bardzo. Państwu, którzy tutaj przyszli i chcieliście posłuchać nas. I tym osobom, które nie są, ale oglądają nas przed jakimiś ekranikami albo tylko słuchają, że byliście moi przyjaciółmi, którzy tutaj są i bardzo doceniam waszą obecność i tu i w każdej innej sytuacji. Nie ma tutaj mojego syna, tatka, któremu ta książka jest dedykowana, ale usprawiedliwiona jest to nieobecność, bo ma zajęcia bardzo ważne, ale jest moja córeczka Hanka, wspaniały kompan. I jest moja mama, która przyjechała specjalnie z Bieszczad na to spotkanie. I to jest mój drugi występ sceniczny przed moją mamą. I teraz powiem Państwu, że na pewien sposób udany, ponieważ pierwszy się odbiegł, miałam 7 lat i to się działo w Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy Konarskiego. Odbywał się Dzień Mamy i dzieci wychodziły tak, prawda, rządkiem i mówiły wierszyk, a nie było wcześniej próby mikrofonu. No i ja wyszłam na tą scenę i okazało się, no, Państwo mogą sobie to łatwo wyobrazić, wtedy też byłam wysoka i byłam wyższa od wszystkich dzieci, że trzeba było coś z tym mikrofonem zrobić, więc bo w każdym razie ktoś musiał mikrofon mi dostroić do mojego wzrostu. To się udało, ale kolejna część była nieudana, ponieważ ja miałam też bardzo niski głos i ten mikrofon po prostu strasznie dudnił. W ogóle jak powiedziałam pierwsze słowo, to jakby taka wiosenna burza się zdarzyła. Ja zamarłam, nic nie powiedziałam, spojrzałam na tych wszystkie mamy w takich trwałych, to lata 70. i ojców z wąsami. I poszłam do mojej mamy i ją przeprosiłam, a dzisiaj dziękuję. Ja jeszcze dla porządku podziękuję wydawnictwu Znak i krakowskiemu biuru festiwalowemu, operatorowi programu Kraków Miasto Literatury UNESCO za zaproszenie nas tutaj do pałacu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.